I witam was bardzo serdecznie, z tej strony Heros699 i zapraszam was do kolejnej, jak corocznej, analizy mojego kanału. Oje. Z pewnością, no i znowu pewnie ten dźwięk, nie, to wszystko, no to wiadomo, że to zawsze z tym to jest, są jeszcze jakieś problemy, ale myślę, że chyba teraz powinno być tak mniej więcej trochę lepiej. Trochę ten dźwięk może jeszcze jest ambiwalentniejszy, ale już chyba o wiele lepiej już to słychać, pomimo że może jest ten szum, ale on z tym musi być, bo bez tego to mnie w ogóle nie słychać, tak więc musi to być. Nie tak jak wszyscy mówią, że tam to trzeba zerowo tam gdzieś barów tam ustawiać, wtedy jest lepiej, a właśnie gówno jest lepiej, bo wtedy w ogóle nic nie słychać. Tak więc dobra, lecimy tak jak to jest, a zatem to nam się oczywiście tutaj prezentuje na pierwszy rzut oka, no oczywiście nasza strona główna, bo od tego właśnie musimy zaczynać. Czy tu się cośkolwiek może zmieniło? No przede wszystkim to, że no, są teraz inne filmy, bo wiadomo, nowe serie, nowe inspiracje i nowe tutaj zagrajmy oraz inne rzeczy takie właśnie jak Q&A. Czy może ewentualnie coś jeszcze, no coś jedno to pewnie w następnym roku, dopiero chyba za teraz mamy właśnie to, co jest. Tak więc, no dobra, to jeszcze sobie zobaczmy tak na przykładzie, jak tutaj wyglądają właśnie ta początkowa strona. Coś mi tutaj skacze, tutaj strona, mam nadzieję, że nic się nie dzieje, nie odpierdziela, raczej nie. W każdym razie, no to wiadomo, tutaj przesłane filmy, no są te, które zawsze tutaj wysyłam po kolei. Tak więc no, jak widać, tutaj właśnie górują te cztery serie, czyli właśnie Dragon Age, Assassin's Creed 2, God of War i Resident Evil, nasza nowa świeżynka na kanale. Więc no dobra, playlisty, no to playlisty, one się układają tak jak właśnie się tworzy nowe, czyli właśnie mamy tutaj Q&A, Resident Evil, God of War, Assassin, Sonic się tu nam pokazuje. Metal Gear Intra, właśnie z tym intrami to trzeba jeszcze trochę popracować, bo to trochę jest taki podstawowy, związany tylko z jedną grą. Władca Pierścieni, Silent Hill i minione lata, no właśnie z tymi minionymi latami to trochę, żebym raz zrobił gafę, bo tu powinno być jeden odcinek, no ale nie, nie, niestety nie wyszło. Mam... Ui, coś mnie gardło zaczyna chrapać, ale okej. No i tutaj mamy oczywiście popularne filmiki, no bo jakby to było, jakby Beowulf nie byłby popularnym u mnie filmikami na moim kanale, prawda? Czyli już oczywiście pierwszy odcinek, 11, drugi, trzeci i tu się wtrąca jeszcze Guitar Hero, zaraz Stu For You, Silent Hillem, zobaczcie. 114, to jest naprawdę coś niesamowitego. Fajnie, że tutaj teraz to właśnie ten Silent Hill właśnie ciśnie. Jeszcze zobaczymy, jak wyglądają to inne odcinki, ale obawiam się, że on tam już troszeczkę słabiej. Ale jak to się mówi, poczekajmy, zobaczymy. I tutaj, to widzę z Dragon Age, ale to z pewnością za czas tego promowania dużego. Ale okej, okay. I tu jak zwykle Beowulf i tutaj właśnie stare odcinki, aż zaskoczyło mnie, dlaczego nie ma tych z tych starych, bo tam jeszcze w tym starym było, że tam 1000 odcinków. Może zobaczymy, jak tutaj klikniemy. No proszę bardzo, są 1462 wyświetlenia na tamtym odcinku. No niedługo Beowulf będzie tak ścigał, tak więc zobaczymy, jak tutaj idzie. Natomiast tutaj jeszcze tak w pozostałych odcinkach, no to właśnie widzimy jeszcze te Beowulfy. Tutaj mamy właśnie Medal of Honor. Tu jeden odcinek z... To w sumie nawet pierwszy. Z tego, no... Need for Speeda. Tu się jeszcze jakiś Harry wplanta. No to tak można powiedzieć, że różnorodność jest tak naprawdę na kanale. O, jest drugi odcinek. O, już drugi odcinek ma już tylko 24. To tak... No trochę lipnie, ale... Ale może faktycznie... Albo może w tym pierwszym odcinku było coś tak zajebistego. Kto wie?
No właśnie, a drugi, pomimo że drugi to było z tą kataną, kurde, czemu tak nie, tak lipnie? Ja wiem, zobaczymy, może po prostu pierwszy odcinek był taki zajebisty, ale okej, teraz może przejdźmy do innej zakładki, żeby nie spędzić całego dnia na jej tych podstawach, a bo jeszcze w ogóle nawet analizy nie mamy. Playlisty, no to mamy tutaj różne, różniste. A tak sobie po... Sprawdźmy, ile już tak naprawdę udało mi się serii na moim kanale tak zamknąć, o, że zostało zrobione. No na pewno, tak, Medal of Honor, czyli raz, tutaj Need for Speed 2, Hary 3, My Wolf 4, Guitar Hero 5.5, tutaj nie, czyli tu będzie Assassin, czyli 6, 7 Silent Hill, 8 Metal Gear, 9 Władca Pierścieni i 10 Sonic. Czyli w sumie już 10 przez całe te moje minione lata, przez całe analizy, czyli 10 udało nam się zrobić. No dobrze. I to oczywiście bardzo dobrze, cały czas tutaj ciśniemy. I miejmy nadzieję, że w następnych rokach będzie troszeczkę więcej. No największym blokerem tego, że... Jeżeli większym blokerem, jeżeli chodzi o serię, no to jest właśnie ten Dragon Age. No już mamy 102 odcinki, no to... A to jeszcze... No to już jest dobra połowa, to już na pewno, tam już na pewno... dużo mówię na pewno, nie? No bo myślę, że damy radę, co ją jakoś ukończyć. Nie wiem, ile może być jeszcze odcinków. Prawdopodobnie przewiduję, że 100, może 40, 60? Nie, no może... Jakoś, może, nie wiem czy w 120, teraz robię poboczne misje, tak więc tak szybko nie będzie. Ale okej, dobra, tak już 7 minut mija, to może przejdźmy w końcu do analizy, czyli do tego, co tak naprawdę jest perełką tego właśnie, tej serii. A zatem na początku, tak dla rozluźnienia, tak dla dobrego startu, zaczniemy sobie od właśnie ostatnich 28 dni, jak to ten wykres się mniej więcej prezentuje, czyli na taką rozgrzewkę. No dobra, a zatem jak widzimy, te najpopularniejsze filmiki w ostatnich 28 dniach to jest oczywiście Zapytu i Herłosa, aż 161 minut wyświetlonych. No wiadomo, trochę było to napopularyzowane, więc gdzieś tutaj zainteresowanie szło między mną a właśnie wami widzami. Natomiast pozostałe coś tu się prezentuje. O proszę bardzo, zagrajmy w God of War trzeci odcinek. Nowa magia. Daj kamienia. Czyli teraz nazywane przez nas paradoksalnie łososiem. Już tutaj nazywałeś kiedyś magię właśnie tutaj z tej od... Tą magię, co teraz nazywa łososiem, kiedyś nazywałeś doj kamienia. A teraz właśnie paradoksalnie nazwałeś tak, jak nazwałeś. Czyli magii, spaghetti, ramen i pierogi. Ale okej. I mamy co następne? Drugi odcinek. Ciekawe, dlaczego drugi odcinek jest taki ciekawy. Co to było? No tak, chyba była tak najfajniejsza ta walka o klucz, nie? To chyba musiało zapunktować, dlaczego właśnie ten filmik jest taki w tych najbliższych 28 dniach najlepszy, nie? dobra, następny odcinek wychodzi na to, że to jest God of War 1, czyli akurat jakby tak patrzeć, najbardziej popularniejszy był trzeci, potem drugi, potem pierwszy. Taka sytuacja, nie? Natomiast potem ostatni zamyka Q&A. Zapytaj Herosa, odcinek zerowy. No pewnie dlatego, że właśnie jeżeli był bardzo popularny Zapytaj Herosa, odcinek pierwszy, no to gdzieś tam pewnie najważniejszy był właśnie Zapytaj Herosa zerowy. No bo ten odcinek wypromowałem, no bo liczyłem na to, żeby było jak najwięcej aktywności pod tym filmikiem, żeby właśnie tutaj też zaprezentować jak najwięcej. Tak więc, no jak tutaj widzimy, w pierwsze 5 filmików tak się tu prezentuje. A największa aktywność, czym to się różni? W sumie nie wiem, chyba jeszcze łapką w górę, ewentualnie wyświetleniem.
coś chyba w czasie rzeczywistym, no być możliwe, no to zobaczmy jeszcze co tutaj się święci, no czyli wychodzi na to, że Q&A, zapytaj Herosa pierwszy, mam właśnie tą największą aktywność, a tu się już, o, tu są, tu już coś inaczej, bo mamy już Resident Evil, czyli pierwszy odcinek, czyli też musiał zrobić małą furorę, potem drugi odcinek, no bo pewnie zainteresowanie dalszymi przygodami naszym Chrisem, który wygląda dość specyficznie. I już potem mamy God of War, ale to już nie jest pierwszy, drugi ani trzeci, tylko już mamy 21, czyli ten naprawdę ostatni. Czyli wychodzimy z tego piekielnego czeluścia i lecimy do Aresa. No dobra, i co mamy? Kratos versus blaszany Minotaur. No w sumie nawet ten odcinek był spoko. Ten boss był nawet taki fajny i sympatyczny do pokonania. Tak więc, no rozumiem, że tam mogła być większa aktywność. A zatem taką małą rozgrzewką zacznijmy w końcu analizę roczną, czyli ostatnie 365 dni. A zatem jak to się prezentuje? No, któż by się spodziewał, nie? Że w top najlepszych filmików znajdują się same baj... A nie, przepraszam, God of War, pierwszy odcinek, się wtrącił w czwarty, na czwarte miejsce. Tak więc jak zwykle Beowulf ciśnie tutaj niesamowicie. O, drugi odcinek na drugim miejscu. Myślałem, że Lodołamacz będzie na drugim miejscu, ale... Ale dobra, spoko. Może tam też było coś ciekawego. No tam była walka z Grendelem, no to, to tam zawsze było ciekawe. No ale tutaj mieliśmy walkę z Helą. I tu był właśnie ten szczękołamacz. Tak więc... no dobra. Lecimy do jakby tutaj... tej aktywności. I jeszcze możemy sobie zobaczyć ten wilk. Jak widać taki poszatkowany jest. Tutaj, o, tu właśnie nieźle tutaj pierdzielnęło. Co to było w ogóle? 4 sierpień, jakiś okres wakacyjny to musiał być. Więc tutaj niezłe pierdzielnięcie było. A tutaj... tu mamy luty, kurde, nieźle. A tutaj coś się tutaj popierdzieliło, może przez tę przerwę. Bo jakby nie patrzeć, w tym roku chyba najwięcej przerwy było. Ale okej. Okay. Coś tu jest... A, tutaj żeśmy przeanalizowali... Tak, a to chyba się nic nie zmieniło? A, czyli aktywność... A nie, ostatnie 40 godzin, aha, czy to jest jakby... Aha, czyli to jest jakby poza. No dobra, czyli rozumiem... Mam się skupiać na tym, okej, okay, no dobra. Ale jak chyba tutaj klikniemy... Jak dobrze sprawdzałem, to... O, właśnie, powinniśmy przejść do... całej tej, czy teraz wszystko będzie widać, tak wszystko obejmuje, no dobra, matko, tu jest jeszcze bardziej z takimi ze szczegółami podane. No dobra, zatem chyba teraz mamy najlepsze filmy, jeżeli chodzi o ogólnie całość, czyli mamy akurat 50, jak się nie mylę, najlepszych filmów. No to zobaczmy, co tu mamy tą topkę. Czy to, to topkę, no to już niby podałem, tak, czyli to są te Beowulf, potem jeszcze ewentualnie jest, gdzie jest krzyż, tutaj God of War, drugi odcinek, Beowulf, Redny Trolejbus, no właśnie, Sonic Adventure, proszę bardzo, różne tutaj tytuły się na pewno jeszcze pokazują, o, to ten Dragon Age, to za czas promocji, zobaczmy, co tak naprawdę zamyka nam klamrę, Sonic, okej, okay. Zakłamana fabuła i... utrudniony poziom w każdym... No dobra, czyli tam akurat był taki trochę tam utrudniony, bo to tam po chamsku było, nie? Że się tam wędkowało i nagle poziom wody się podnosił, nie można było Frogiego złapać. Ale okej, okay, no tam widzę jeszcze jakiś tutaj Medal of Honory się znajdują, o Q&A się tu jeszcze znajdzie. Na razie na dole, no bo to jakby świeżynka była. Podsumowanie roku, proszę bardzo. Dobrze, ale to za dużo jest chyba... liczba, więc może przejdźmy do takich innych rzeczy. Na przykład źródło wizyt. Mhm. Czyli rozumiem pewnie jak to tam trafialiście na mój kanał na YouTubie, tak? Czyli tak mamy rozumieć. Aha, czyli na przykład ze strony kanału, czyli ktoś wchodził na mój kanał i stamtąd wyszukiwał odcinka i stamtąd właśnie wybierał jakiś tam odcinek, nie? Potem mamy właśnie playlistę, czyli ktoś po prostu wszedł na playlistę
i wyszukał sobie na przykład jakiś odcinek, który go na przykład interesował, albo po prostu oglądał całą serię od początku do końca, choć nie wiem, czy może ktoś był taki, ale na pewno może ktoś tam się na przykład znalazł, który na przykład odpalał sobie filmik po kolei. Wyszukiwarka na YouTubie, czyli pewnie trzeba było coś tam wpisać, żeby wyszukać mnie. To pewnie, a właśnie zobaczmy tę ilość, bo tutaj oczywiście, no to, to a to jest w czas oglądany w minutach, aha, czyli ile było tak naprawdę minut odtwarzane na danej sytuacji, no dobra, czyli jak widać właśnie ze strony kanału to jest to najwięcej. Potem właśnie proponowany film, czyli ktoś, czyli było na przykład, ktoś znaczy YouTube być możliwe zaproponował, ej zobacz może ten odcinek ci się podpasi i akurat był mój i ktoś kliknął i obejrzał aż ponad 1570 minut. No to chyba jednak coś, jednak YouTube coś tam drąży pomału, jeżeli chodzi o mój kanał, żeby tak no lepiej go jakoś wypromować. Więc raczej tu chyba plusy jakieś minimalne są, nie? Dobra, funkcja przeglądania. Tego nie ogarniam co to jest, ale z pewnością też musi być to jakoś powiązane z wyszukiwaniem na YouTubie, bo tak przez Google to chyba niekoniecznie. No dobra, to przejdźmy do innej zakładki, czyli na przykład regiony, czyli gdzie teoretycznie są odpalane moje filmiki. No i któż by się spodziewał, Polska najwięcej. Czyli akurat 4. To jest dobrze podane? Kurde, jak patrzę teraz po innych stanach, to chyba, że to nie są podane wszystkie. Ale okej, okay, no dobra, czyli mamy akurat Polskę, potem drugie miejsce Hiszpania, a potem Stany Zjednoczone. Ale pewnie jeszcze gdzieś tam powinny być Maroko, jakieś inne tam Anglia, pewnie Niemcy, Francja, pewnie jeszcze inne te kontynenty gdzieś się powinny pojawić, ale jak widzę, to jest chyba od razu upchnięte włączne. Chyba, że to jeszcze gdzieś mogę sprawdzić, nie za bardzo. No dobra, to sprawdźmy wiek moich widzów. Kto mnie ogląda? Czyli w 100% osoby od 18 lat do 24, czyli osoby młodsze, osoby starsze już mnie niestety nie oglądają. Czyli być możliwe, że trafiam w content 18 do 24+. No dobra. A zatem sprawdźmy, kto mnie ogląda. Czy panowie, czy kobiety? I 100% mężczyźni. I można powiedzieć, no kobiety, no co jest? Żadna? Żadna nie patrzy na Herosa? Kurde, no. Za mało kontentu to Heros dla kobiet dajesz. No ale co to tu mam cisnąć? We Władcach Pierścieni grałem elfką. No, a co to ma do rzeczy? No nie wiem, no myślałem, że może będzie coś fajniej, nie? No to fajnie to było, no bo to poznawanie fabuły, co prawda inną postacią, chociaż tak naprawdę fabuła była ta sama, tylko po prostu lider miał więcej do powiedzenia. Ewentualnie można było tam jakieś inne frazy wybrać, bo na przykład tam elfka wiedziała mniej więcej co w trawie piszczy, a inni by niestety nie wiedzieli. Natomiast no może faktycznie, no bo ale przecież gry to nie są tylko przeznaczone dla facetów, tylko są dla wszystkich, tak więc jakoś no może trzeba byłoby pomyśleć o jakimś kierunku, żeby właśnie te kobiety były gdzieś zainteresowane, ale może po prostu w tym roku było mniej, może w całym okresie będzie więcej, zaraz to zobaczymy. No musi być, bo przecież były pierwsze subskrybentki, no to musi to być, nie uwierzę, że nie. Dobra, źródło A, to ten, no to nie mam w ogóle co patrzeć. Łomatko, ale fajny wykryt, normalnie jakieś graffiti tu wyszło. Co to w ogóle jest w ogóle? A status subskrypcji, no to czyli widzimy status subskrypcji, czyli aha, czyli po prostu widzowie, którzy oglądali mój kanał, ale nie zasubskrybowali, a tu mamy widzów, którzy zasubskrybowali i oglądali właśnie mój kanał. Czyli wychodzi na to, że osób, którzy nie zasubskrybowali mojego kanału, było aż 54%, natomiast osoby, które zasubskrybowały, 46%. Czyli wychodzi na to, że najwięcej wyświetliło mój
na mój kanał osoby, które nie zasubskrybowały mojego kanału. Czyli być możliwe, może to być spowodowane promowaniem stron pewnych, które właśnie tam chciałem was zacząć ten Q&A, czy na przykład tam jakiś luźny, to z pewnością to działa. Tylko że no właśnie to maksymalnie 5 minut ktoś mógł wchodzić, a tutaj aż 16, czyli no to już to większa połowa. Czyli i tu lepiej, i tam jest lepiej. Czyli nie ma nigdzie gorszych ani lepszych, po prostu jest tak równomiernie. Teraz co to mamy? Źródło subskrypcji, czyli czyli dlaczego ludzie pewnie subskrybowali. W ogóle to właśnie mi się podoba ten nowy, w ogóle też wygląd tego, tych analiz, tylko właśnie brakowało tutaj robienia tych ekranów końcowych, przez co trzeba jakby na stare funkcje wejść. Ale i przez to właśnie przez większość filmików też nie miałem tych ekranów końcowych, więc jakby tam ktoś właśnie zauważył, że tam chyba nie dodaje ekranów końcowych, to zazwyczaj było dlatego, że nie wiedział, jak ten ekran dodać na te nowe funkcje, ale się okazało, że tu w ogóle nie ma tego i trzeba właśnie na stare wracać, żeby analizować. Jeżeli chodzi o właśnie analizę, to mi się podoba. Natomiast jeżeli chodzi o ekrany końcowe, to trzeba wracać do starego. Tak więc no trzeba trochę to przechodzić z lewa na prawo. Mam nadzieję, że w przyszłości to jakoś pójdzie, tak żeby już tu było ten ekran końcowy. Ale dobra, przejdźmy do analizy, bo czas trochę nas goni. Tak więc to co to w ogóle źródło subskrypcji? Pozostałe, jakby na w ogóle jaki na minusie jest, twój kanał na YouTubie i strona odtwarzania filmu na YouTubie. Czyli po prostu ktoś odtwarza to moje filmy. Aha, czyli być możliwe, że nie, to bez sensu. Dobra, nie zajmujmy się tym. Nie ogarnia Heros, to nie ogarnia. A teraz zatem zobaczmy najpopularniejsze playlisty, jakie tutaj są wybierane na moim kanale. Ech, i ktoś, kto by się spodziewał, Bajeur, pierwsze miejsce. Oj, coś czuję, że chyba trzeba będzie zrobić drugi raz tego Bajeurfa. W sumie to nie byłoby głupie, ale w sumie wolałbym zrobić jakby nowe serie. No właśnie, nowe serie byłyby bardziej spoko. Nawet God of War zajmuje drugie miejsce. Okej, spoko. Potem mamy Guitar Hero 5. Być możliwe Guitar Hero 5, bo na pewno tam jakieś tam fajne muzyczki lecą, nie? Można sobie posłuchać fajnie, nie? Ewentualnie sprawdzać regularnie, czy tam przypadkiem nie ma nowego odcinka, ale no, na razie się nie zapowiada nowy odcinek. Tak więc dobra, nieważne. Władca Pierścieni potem zajmuje kolejne miejsce. Tak więc dobra, spoko. Tam na pewno było różnych ciekawych zainteresowań, albo po prostu kogoś zainteresował tematyka w Władcach Pierścieni. Teraz będziesz wymyślał, dlaczego ludzie wchodzą. No, analizujemy, no to analizujemy, to muszę coś podejrzewać, nie? Ale tak już trochę tak patrząc po te wejścia, no to już trochę mniej, czyli najbardziej popularny jest właśnie ten Bajeur, a tutaj już tak sceptycznie, nie? Potem jest Medal of Honor, potem Assassin, Silent Hill, Sonic, Harry, Informacje, Dragon i inne te. Zobaczmy, co zamyka ostatnio. Resident Evil, o kurde, dlatego żeby się nie spodziewał. Myślałem, że właśnie podsumowanie roku, ewentualnie minione lata, ewentualnie. A nie, nie ma tej serii, znaczy nie ma tego. No, co chciałem powiedzieć. A ten taki skrót, taki dziwny, nie? To tego nie ma. A może dlatego Resident Evil jest, nie ma jeszcze żadnego, no bo jakby te odcinki są jakby na początku, to może dlatego. A na jeszcze pewnie już trzeba jakoś tam szukać. Tak więc no jeszcze ten Silent Hill jeszcze nie ma tutaj żadnych kliknięć, no ale już Beowulf ma masakrycznie dużo. Dobra, typ urządzeń, czyli jak rozumiem typy, gdzie wy oglądacie moje filmiki, czyli jak widać komputer tutaj ciśnie najbardziej. No w sumie ja też swoje oglądam na komputerze, bo jakby to byłoby inaczej.
Potem ktoś na przykład przez telefon komórkowy, no bo wiadomo, że tam na telefonie też mamy tego YouTube'a i można ewentualnie obejrzeć. Osoby, które zasubskrybowaliśmy coś, tam też można na przykład podczas podróży czy coś. I to nawet sporo, bo tu już nawet aż 3 tysiaki poszły. Nawet więcej. Tak więc okej. Okay. Potem ktoś mnie z tableta ogląda, ale to już tylko 207. No, nie każdy tableta ma, nie? Ale jak widać, że jak ktoś ma, no to tutaj też troszeczkę obejrzał. I co my mamy? Konsola do gry, czyli ktoś włączył sobie mnie na konsoli. Proszę bardzo. Tak można cisnąć pawiana, nie? Nawet mnie obejrzeć na konsolce. Kto by pomyślał? Tylko ciekawe jaka, czy to PlayStation, czy jakiś Xbox, czy coś? No to nie jest podane, ale sądzę, no właśnie, nie sądź Heros, bo nie wiadomo jaka konsola mogła być. Mogła być różna, różnista. No, no właśnie. Tak więc na jakiejś konsolce była ta analiza. No i jeszcze na telewizorze. O kurde, jak można na telewizorze? A nie, są przecież, jest opcja internetowa w telewizorze, więc ktoś może mnie oglądał na telewizorze, choć szczerze powiedziawszy, ja nie wiem jak idzie mi tam jakościowo na telewizorze, czy nawet na właśnie na konsolce, czy na tablecie, tak więc no, bym musiał jakoś pewnie sprawdzić, no nie wiem jakbym sprawdził na telewizorze, ale okej. Muszę tylko podejrzewać, ale pewnie jakby ktoś oglądał na telewizorze, pewnie by ktoś tam napisał, że o, coś tam słabo jest, nie, ale może, no nie, to w sumie 23, ale to pytanie, czy to ktoś za pierwszym razem, czy wielokrotnie. A tu masz wyświetlenia, HS, aha, czyli 14 razy ktoś mnie oglądał po minucie i 38, aha. No dobra, jakoś to będzie, ale konsolka 6, kurde, czyli fajnie, czyli na komputerze, czyli komputer, tak konsolka najwięcej. Ale tak wtedy ten telefon, tablet czasowo mniej. No dobra. Produkty YouTube, co to jest kuziwa? A tego w ogóle nie rozumiem. YouTube, YouTube Gaming. Czy to jest na zasadzie to, że jak na przykład opublikowuję film i dam na zakładkę gry i potem wybieram dokładnie o co chodzi? Na przykład jakiś dany tytuł i czy jakby ktoś jakby z tego na przykład korzystał i wyszukał mój film czy coś? No szczerze powiedziawszy, no to zazwyczaj się korzysta z tego YouTube'a, to z tego YouTube Game to tak lipnie, ale jak widać coś tu się jedno wyświetliło, nie? Przez sekundę. No, transmisję na żywo nie mamy co oglądać. Bo szczerze powiedziawszy, ja transmisji nie robię na żywo, no bo za bardzo to nie jest mój, że tak powiem, chleb powszedni, żeby nagrywać na żywo. Wolę się tak troszeczkę przygotować leciutko. No dobra, a zatem ostatnia rzecz, którą możemy jeszcze zrobić. Zobaczmy cały okres, czyli wszystkie lata, łącznie z tą przerwą, wszystko, proszę bardzo. Zobaczcie, jak po lewej stronie jest pusto, no nawet jest szare, to nawet nie można byłoby sprawdzić, jakie tu były rzeczy, tu coś się działy, właśnie trzy filmiki, właśnie z tym szwodgłonem, tu coś chyba, nie wiem co to wypadało, że chyba odstęp między jednym a drugim to był, a tu już mamy, proszę bardzo, już ile filmików, masa, i na to 4 lata, ale okej. Jest. I już zaczynają napierdzielać. No to musimy jak najszybciej kończyć. Tak więc w najlepszych 5 filmikach przez cały okres lat jest jak zwykle Beowulf i tutaj mocny jest Beowulf. Mamy tutaj jeszcze odcinek. Zobaczcie, same 18 i tutaj tylko jest pierwszy i ostatni. Gdzie jest krzyż i wodne potwory i armii krabów. Tutaj cisną cały czas. I tutaj to jest tylko to, czyli na to nie mam co zwracać uwagi. To już może tak szybko zobaczmy. Inaczej to chyba to wygląda. Czyli właśnie strona kanału, playlisty, wyszukiwanie na YouTubie. Okej, okay. Tu jeszcze możemy coś zobaczyć. Proszę bardzo, przez Google, tu może przez Google, przez Facebooka.
O, to jeszcze mamy takie. No proszę, czy może faktycznie jeszcze powinniśmy wrócić do tego. A Euro Playlist, czyli właśnie Guitar Hero, Medal of Honor, Silent Hill. O kurde, to już trochę inaczej jest. No. No dobra. Dobra, to zobaczmy jeszcze zainteresowanie widzów, czyli pewnie które serie były bardziej takie na zainteresowanie. Jak widać właśnie Beowulf, Guitar Hero, Medal of Honor, Beowulf, God of War i Sonic Adventure. Aha, i tu wymieniamy tutaj ankietę. Miałem zapytać się Morrigan, czy Wing ma nam towarzyszyć, ale widzę, że była tylko jedna aktywność. I prawdopodobnie chodziło o Wing. W sumie to wiem, że to była moja. Więc robię. No, tutaj budowa grupy. Aha, czyli tu będziemy mieli wszystkie analizy. To jest cały okres? Sami mężczyźni? 48? Nie, no nie uwierzę w to. Na pewno, na bank. To jest coś pomylone. Mogę zobaczyć kraje. Regiony. Okej, czyli Polska, Hiszpania, Belgia i jeszcze Stany Zjednoczone. Znaczy to tak naprawdę Belgia tylko doszła. A płeć, kuźwa, tylko mężczyźni? Nie wierzę w to. I tu 18. Nie, ja w to nie uwierzę. Tu jest coś pomylone. Niech YouTube tutaj coś poprawi, bo tu coś jest nie halo. No dobra, czyli może już pomału kończmy te nasze analizy. Tak więc weźmy sobie tu na filmik. Nie, w sumie to możemy przejść na naszą stronę główną. Bo już tutaj i tak nie mamy co tam sprawdzać. A zatem tak to się prezentuje właśnie jeszcze o subskrypcjach. 41. Widziałem 42, nie wiem czemu mi to cały czas przeskakuje z 42 na 41, 42, 41, nie wiem, może po prostu ktoś dodało dla śmieszka, potem się odhaczył, albo może po prostu jakiś stary kanał został zniwelowany. No, różne może się tam zdarzyć. Ale fajnie byłoby, jakby cały czas ta liczba rosła i cały czas szła na potęgę. Wiem, że miało być na 40 subskrypcji już kamerka przedstawiona. Ale myślę, że może w tym roku coś pomyślimy o tym, aby już ta analiza wyglądała jak wyglądała i ewentualnie seria na PC ta mogłaby się wtedy uaktywnić. Natomiast jeszcze ewentualnie o lepszy mikrofon tutaj. Tylko właśnie nie wiadomo jaki tutaj wziąć. No, najlepiej to taki, który gdzieś tam tłumi pewne szumy, a my nie wiadomo co, tylko pewnie koszta będą olbrzymie. Teraz wolałby coś mniejszymi kosztami, ale za to, żeby było profesjonalnie. Profesjonalnie. Trochę śmiesznie to brzmi, ale okej. A zatem analiza w sumie troszeczkę z innej beczki, bo w sumie nowa mechanika tutaj tych analiz była, więc troszeczkę teraz był lekkim ogórkiem, jak już pewnie zauważyliście odnośnie oglądania tego. A jak to się mówi, no niektóre te opcje są dla mnie jeszcze niektóre niezrozumiałe, więc musiałbym to jeszcze ewentualnie na spokoju przeczytać. Ewentualnie ho. A zatem... A jeszcze zobaczmy, czy jestem jestem jakoś popularny do których kanału? Niestety nie, bo są pokazane popularne kanały, żadnych kanałów, które są do mnie podobne, czyli jak widzisz, Heros, jesteś uniwersalny. Nie jesteś w ogóle do nikogo podobny. Nic, żadna tematyka. Tylko jesteś taki, jesteś numerem jedynym. Universal Heros. Yeah. No dobra, a zatem już teraz. A jeszcze zobaczmy, co ewentualnie tutaj. A, bo to jest to intro, no właśnie, dla nowych gości. Myślę, że powinienem coś pomyśleć o jakimś takim intrze, ale takim ogólnikowym, bo tak naprawdę to intro przedstawia tylko właśnie Beowulfa i może dlatego ten Beowulf cały czas ciśnie. Tak więc myślę, że powinienem sobie właśnie posklejać wszystkie te intra, które teoretycznie mam z tych kanałów i może wtedy coś, może byłoby coś fajnego. Coś generalnie, o, coś supereckiego. Tak więc jeszcze nad tym pomyślę. Ale na chwilę obecną kanał wygląda tak jak wyglądał.
Dużych zmian nie ma, poza tym, że filmiki idą i nowe playlisty. To cały czas jest ten dobry, stary i najlepszy Heroes 699. No już tak, zaraz sobie nie dosładaj sobie. Ale z pewnością ktoś by powiedział, że Heroes the best, jak jesteś, nie? No tylko uważaj, bo Wąski pójdzie i powie, że ja jestem the best, nie? Tak więc, no dobra, już na 100% kończymy, tak więc dziękuję wam za obejrzenie tej analizy. Mam nadzieję, że ona się wam spodobała. Mam nadzieję, że ktoś podniósł się na duchu, widząc, że na przykład Heroes ma słabiej od kogoś, albo może po prostu ma ktoś tak samo jak ja. Tak więc, albo też kogoś ciekawi, jak tutaj te analizy wyglądają. Przecież chyba analiza to ta analiza, to nie ma co tam ukrywać, nie? W każdym razie, no to są takie fajne statystyki, na które zawsze można sobie popatrzeć, zawsze miło powspominać, że o, tutaj było tyle, a tam tyle. Chociaż wiadomo, że im coraz tam dalej, tym to ciężko się tam analizować, no bo to jest masa, jakby tak robić dokładnie milimetr po milimetrze sprawdzania różnych rzeczy, no to by nam zajęło dobre kilka godzin, więc tak w pół godziny myślę, że i tak już dużo żeśmy zrobili tej analizy, więc myślę, że za rok będzie tak samo. No, może będzie lepiej na mikrofonie, może będzie już kamerka. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że mój kanał tak będzie pomału się jakoś troszeczkę inaczej rozwijał. A na chwilę obecną właśnie dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że w nowym roku będziemy w tym samym gronie, albo może nawet większym. I może właśnie jakieś te większe aktywności, większe zainteresowanie moim kanałem też podskoczy. Na chwilę obecną jeszcze takimi właśnie życzeniami życzę wam udanego Sylwestra. Jeżeli będziecie właśnie szaleć gdzieś tam w plenerze, gdzieś tam u znajomych, czy gdzieś, no to szampańskiej zabawy. A jeżeli będziecie jak ten ziomuś, czyli będziecie grać w grę, no to życzymy właśnie miłego levelowania. Miłego, najlepszego levelowania, no jakieś zdobywania dungeonych, czy eksplorowanie różnych zakamarków, zdobywanie różnych znajdziek, może ciekawostek, masę różnych innych rzeczy, które można byłoby tutaj poparkować, jeżeli chodzi o grywalność. A na chwilę obecną, a żeby właśnie też ten nowy rok, który będzie, no to żeby był lepszy od poprzedniego. I żeby może jeszcze jakieś fajne rzeczy wam się przytrafiły, na przykład jakąś wycieczkę, czy na przykład jakieś nowe osoby poznacie, żeby było jeszcze lepiej. A na chwilę obecną dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Mam nadzieję, że zostawicie łapki w górę, subskrypcję oczywiście. I jako tako będziecie śledzić mój kanał. I do zobaczenia w nowym roku. A już po nowym roku będzie właśnie odcinek. Tak się akurat złożyło, no bo akurat we wtorek wypada. Więc do zobaczenia po nowym roku i trzymajcie się ciepło. Cześć.